To kolejny projekt, który zrealizowało Stowarzyszenie Przyjazna Trójka. Tak. Projekt dotyczy? Projekt dotyczy zinwentaryzowania mostów, kładek, kładeczek, których w Kowarach jest ponad 50. Chcieliśmy też nauczyć dzieci robić zdjęcia. To wydaje się dla nas wszystkich proste, ale to jest bardzo trudne. Profesjonalny fotograf uczył dzieci robić zdjęcia, potem w plenerze dzieci zakupionymi do projektu aparatami fotograficznymi wykonywały te zdjęcia. Jak robić zdjęcia? Takie, które chętnie będą inne osoby oglądały. Są takie trzy bardzo proste zasady, jak robić ciekawsze zdjęcia. I od razu ten możecie zostać w domu albo wśród przyjaciół uznani za takiego eksperta od robienia zdjęć i to jest bardzo proste. Wyobraźcie sobie, że na zdjęciu, jeśli uda nam się, taki, jedna z trzech zasad, to jest, jeśli na zdjęciu jest jakakolwiek akcja, coś się dzieje, to już przykuwa naszą uwagę, czy osoby, która będzie oglądała i stwierdza, ta osoba może stwierdzić, że o, zdjęcie jest ciekawe. Bardzo fajne były zajęcia, na których najpierw w teorii dzieci patrzyły, jak robić zdjęcie, fotograf pokazywał, natomiast potem jak wyszliśmy w teren, dzieci zrozumiały, o co chodzi w tym robieniu zdjęć, w praktyczny sposób. Potem wracaliśmy do sali, oglądaliśmy te zdjęcia, ocenialiśmy, mówiliśmy, co było źle, co było dobrze, poprawialiśmy. Przy następnych zdjęciach one wychodziły coraz lepsze. Dzieci nauczyły się też dokonywać pomiarów długości, wysokości, szerokości mostów. Dzięki sprzętowi, który zakupiliśmy, był to dalmierz laserowy i były to taśmy miernicze. I to też okazało się wcale nie takie proste, jak się wszystkim wydawało, mi również. Ale było to bardzo ciekawe i na pewno zdobyliśmy dużo nowych doświadczeń. Dzieci określały też na podstawie kompasów kierunki świata. Te zajęcia były niesamowicie ciekawe, niesamowicie dużo nauczyły nas. Myślę, że były bardzo atrakcyjne dla wszystkich uczniów tej szkoły. Co pozostało po projekcie, jeżeli chodzi o wyposażenie? Zakupiliśmy bardzo dużo rzeczy. Zakupiliśmy aparaty fotograficzne, mikroskopy, 7 sztuk mikroskopów, rzutnik, kompasy, preparaty biologiczne. Projekt trwał od 4 września 2017 roku do końca lutego, do 28 lutego 2018 roku. Budżet projektu wynosił 13 560 zł i 5 groszy. Beneficjentem projektu było Stowarzyszenie Przyjazna Trójka. Projekt realizowaliśmy w partnerstwie Szkoły Podstawowej nr 3 i Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach. Co planujecie następnego? Planujemy zagospodarowanie terenu tutaj, tego zielonego przy szkole. I już niedługo, w maju, stanie tutaj piękna, między tymi dwoma dużymi świerkami stanie ręcznie rzeźbiona ławka Józefa Gnianiaka, patrona szkoły. I w tej chwili nasze wszystkie prace koncentrują się wokół przygotowania uroczystości rocznicowych szkoły, ponieważ w tym roku szkoła obchodzi 60-lecie powstania i 30-lecie nadania jej imienia Józefa Gnianiaka.